Dobry wieczór ze stadionu w Częstochowie, gdzie za chwilę WK Częstochowa rozegra spotkanie z kolejarzem Opole w ramach 14. kolejki Minecraftowej Ligi Żużlowej. Ale zanim emocje na to, że czas na chwilę rozrywki. No i po krótkiej rozrywce czas na przeczytanie składów obu drużyn. Najpierw podopieczni kapitana Marcela Karonia. I właśnie sam kapitan z numerem pierwszym, z numerem drugim Bartosz Pazdan, z numerem trzecim Szymon Łoboda. Z numerem czwartym wystartuje Oskar Dabczyk, z numer 5 Marcel Depa i z numerem szóstym rezerwowy Kamil Zawolik. Drużyna Włókniarza Częstochowa z dziewiątką Szymon Puc, 10 Oskar Foltyński, 11 miał być Michał Czopkowski, ale za niego będzie stosowane dzisiaj zastępstwo Zawolika, więc Włókniarz mocno osłabiony. Z numerem 12 Jakub Solak, numer 13 to Pablo Fabregas i z numerem 14 pojedzie Maciej Kebab. Sędzia zawodowy jest Gesem Woźniak, kierownikiem startu Wojciech Mandrysz, a nasz niezastąpiony Jakub Gorbisz dzisiaj podobnie w roli kamerzysty. Nie czeka sędzia Gesem Woźniak, za chwilę pójdzie taśma w górę i rozpoczynamy emocje w Częstochowie. Dobry start! Marcela Karonia wciska się też Depa przy kierowniku i wyprzedza Pablo Fabregasa, został z tyłu Puc. A więc ekipa opolska rozpoczyna od bardzo mocnego uderzenia, chociaż walczy tam Pablo Fabregas z Marcelem Depo, ale teraz Opolanie jadą parą i proszę bardzo, akurat to wszystko wygląda. Na prowadzeniu Marcel Depa, Marcel Karoń na miejscu drugim. Na miejscu trzecim mamy Pablo Fabregasa. Z tyłu już został Szymon Puc, który teraz popełnił błąd, a Fabregas nie odpuszcza i próbuje walczyć do samego końca. Teraz ładny atak przy kawaśniku, ale wyrzuciło zawodnika z Włókniarza na zewnętrzną i korzysta z tego Marcel Karoń. Jakżeż pięknie i przytomnie idzie kapitan kolejarza Opole. Ostatnie okrążenie przed nami. No i zaczynamy od mocnego uderzenia ekipy z Opola. No to jest kolejne spotkanie, w którym kolejarz Opole rozpocznie od wygranej podwójnej. Tam jeszcze błąd popełnił Pablo Fabregas, ale to już nic nie zmienia. 3 punkty dla Depy, 2 punkty dla Karonia, 1 punkt Fabregas. Mamy potwierdzenie od kierownika startu. Za chwilę taśma pójdzie w górę i kto lepiej spod taśmy. Znowu dobrze para Opolska. Dobrze też wystartował z czwartego pola Solak. Wciska się w kasku białym Dawczyka. Tam walczy Szymon Puc z Łobodą. Nie dał jednak rada. Teraz przez Puca wciska się Oskar Dabczyk, no i na wydawało się, że na 5 do 1 będziemy jechać, a tymczasem wypada z toru w kasku niebieskim Jakub Solak i to było dość dziwne, co się tam stało, a tymczasem było w popełnieniu Szymon Puc, no i na 5 do 1 idzie kolejarz Opole, no proszę, czyżby Opolanie mieli już po dwóch biegach odrobić ponad połowę strat w dwóch meczu, to byłoby na pewno ciekawe, Łoboda daleko z przodu, ostatnie okrążenie się zaczyna, Dabczyk na miejscu drugi, na miejscu trzecim jedzie Szymon Puc, nie kontynuuje biegu już Jakub Solak. No i to, powiem szczerze, że jest na pewno spora niespodzianka, pachnie na razie sensacją. Już zostało to wszystko. Zobaczymy, co zrobi tutaj ekipa Częstochowy, ma pola 2-4, taśma za chwilę pójdzie w górę. Dobry start Łobody, dobrze też czwartego pola Foltyński, teraz pika do kajusznika i zamyka Marcela Depę, no i na razie Szlawcy jadą na 4-3, Łoboda prowadzi, no i proszę, a więc pokazuje, że pomimo zmiany klubu, bo przecież to były Tarnowianin, jednak cały czas jego forma jest wysoka, drugi jest w tym momencie Oskar Foltyński, trzeci Pablo Fabregas, a Marcel Depa jest na ostatnim miejscu, a więc bohater testu rzec teraz ostatni, a teraz ładny atak zamyka w kasku niebieskim. Czyli Fortyskiego na Łobodę, pytanie czy odbije to Opolanin, odbija, ale ładna walka, no znalazł tam odrobinę miejsca. Jose Pablo Fabregas o mało nie wypadł z toru, a tu kontra zawodnika w kasku niebieskim, ładna walka do samego końca, ostatnie okrążenie, piękny wyścig prezentuje nam i Fortyński i Łoboda, jeszcze ten wyścig trwa, ostatnia prosto za chwilę i ostatni łuk, kto wygra ten wyścig, chyba jednak Oskar Fortyński, ale wielkie brawa też dla opolskiego kolejarza, 3 punkty Fortyński, nie. Trochę rywalizacji się przydało, a tutaj na trybunie Szymon Mentyka się stoi, już nieruchoma, za chwilę taśma ponownie pójdzie w górę i kto najpierw spod taśmy, dobrze ze startu Szymon Puc, próbuje Bartosz Pazdan bliżej kawałecznika, ale nie daje rady, no i na prowadzeniu mamy parę Częstochowy, prowadzi Puc, ale teraz przed Fabregasa wciska się Bartosz Pazdan i utrzymuje drugie miejsce, a na czwartym miejscu mamy Marcela Depę, no i proszę, Bartosz Pazdan idzie po... Aj, pewne dwa punkty by się wydawało, ale popełnia błąd i spada na ostatnie miejsce. A więc szybka za chwilę może być odpowiedź ekipy Częstochowy, bo Puc już daleko z przodu, Fabregas spokojnie jedzie na drugim miejscu. No a Marcel Depa kompletnie sobie na razie póki co nie radzi, no bo po pierwszym wygranym wyścigu teraz jedzie po prostu słabo. Ostatnie okrążenie przed nami, daleko z przodu Szymon Puc, drugi jedzie w niebieskim Fabregas, trzeci Depa,
i Bartosz Plac-Dan walczy już tylko z tym, żeby tutaj nie wypaść z toru, żeby dojechać do mety. Ostatni wiraż pokonuje Szymon Płuc. Oj, widać, że z biegu na bieg czuje się coraz pewniej, a to, że 3 punkty dla niego i w bardzo dobrym czasie 52 sekundy i 95 setnych. 2 punkty dla Fabregasa, te prowadzą goście z Opola. Taśma za chwilę pójdzie w górę i znowu lepszy pije Opolaniec, co teraz robi Keba, wciska się w czerwonym kasku Pablo Fabregas i odbił się teraz w kasku niebieskim. Maciej Keba pije, a więc biegu nie ma przerwanego, a Fabregas jedzie pomiędzy dwoma profesami kolejarza Opole i wściga teraz Łoboda, ale dorwać Łobody na prowadzeniu będzie potwornie w tym zadaniu, który sam, a teraz Fabregas popełnia błąd i wykorzystuje to Marcel Kram i znowu odpowiedź Opola może być mocna, no, bo jedno na 5 do jednego, ale Fabregas nie odpuszcza, a jest blisko tej dwójki, jest w kasku niebieskim, zmasowany atak teraz w ogóle, ale tylko na chwilę. Miałem mój dzień Marcel Kebab w kasku koloru niebieskiego, ale ciężko się tutaj skoncentrować na nazwiskach, kiedy jest taka walka. Ostatnie okrążenie przed nami. Karoń jeszcze nie ma pewnej dwójki, teraz błąd popełnia Kebab, no i co zrobi Fabregas w ostateczności? Na pewno wygrała Boda, a Karoń utrzyma drugie miejsce. 5 do 1 dla Opola, 3 punkty dla Łobody, Karoń 2. W górę po raz 9 i kto najpierw spod taśmy, dobrze, z tego pola Foltyjski, dobrze, Łoboda z pierwszego wyrzuciło tam Kamila Zawolika i na razie jedziemy na remis 3 do 3, ale ta rezerwa taktyczna póki co nie przynosi efektów, bo Łoboda uciera nosa obu żurawsko z Częstochowy i na razie to ekipa z gości cieszy się z takiego obrotu spraw. Foltyjski jednak nie odpuszcza, chce odrobić chociaż 2 punkty, wciska się teraz przy krajuszniku, ale nie z... Najdzie to sposób na wyprzedzenie Łobody. Jeszcze będzie ciągłe wnękanie tutaj zawodnika z Opola. Bardzo dobrze pokonany teraz ten łuk, bardzo wąsko, ale cały czas nie daje to efektu. Teraz znowu zawęża, ale dzielnie trzyma się Szymon Łoboda. Ostatnie okrążenie się rozpoczęło. Łoboda przed Foltyńskim. Foltyński czy Łoboda? Łoboda czy Foltyński? Kto wygra ten wyścig? Ostatni wiraż teraz wciska się, idzie na całość, zawodnik w kasku niebieskim. Wyprzedza Łobodę i wyprzedza go! I będzie 4-2. No piękny wyścig do końca. Niestosowne zachowanie. Żurawcy już przygotowani. Ktoś ma za chwilę pójdzie w górę po raz 10. Dobrze, Dabczyk, dobrze też te pas czwartego pola. Pika do krajusznika i Opola nie prowadzą 5 do 1. No i teraz Foltyński będzie miał ogromny problem, ale poradził sobie z depą. Ale dorwać Dabczyka będzie potwornie ciężko, chociaż Oskar też czasami jakiś błąd potrafi popełnić. Mówię oczywiście Dabczyku, tymczasem depa z dużymi kłopotami ledwo jedzie na razie na trzecim miejscu. Z tyłu jest Pablo Fabregas, który ściga Marcela Depe. A Foltyński zbliżył się już do Dabczyka. No i teraz pojedynek Oskarów. Czy to będzie pojedynek na miarę Oskara za wyścig meczu? Za chwilę zobaczymy. Ostatnie okrążenie. Foltyński już raz tak pokonał rywala, jadąc cierpliwie za swoim rywalem. Łobodę teraz robi to samo z Dabczykiem i Dabczyk nie odpowie. Co tutaj Oskar Foltyński robi? No to jest na pewno zawodnik tego meczu, Foltyński, drugi taki atak i trójka dla niego. 2 punkty zgarnia Dabczyk, 1 punkt depa. Foltyński, który już obu tych zawodników. Ciekawy wyścig. Miałem nadzieję, że tutaj emocji nie zabraknie. Bieg numer 12 ruszył. Dobrze Foltyński ze startu, wydawało się, ale teraz przestawianie mocno przespali. No i na prowadzeniu mamy Oskara Dabczyka. Łoboda drugi, a Foltyński teraz przez ten zadanie wyrzuca Łobodę i wykorzystują to obaj przestawianie. No i mamy remis 3 do 3. Teraz Płuc musi przypominać krajusznika, bo Łoboda nie odpuści. No i proszę, aj tam zapadnę do synchro jednego i drugiego zawodnika, ale na całe szczęście tutaj przerwanego wyścigu nie będzie. A tymczasem odjechał za szeroko Dawczyk i wykorzystał to Oskar Foltyński. No i na 4 do 2 jadą w czasowanie, ale tylko na chwilę jednak nie. Obronił się Oskar Foltyński. No i proszę, jaki jeszcze ma dzisiaj dzień? No cudownie jedzie Oskar Foltyński, no, który zdecydowanie jest dla mnie na tej pory i chyba według mnie nawet zostawiając na ostatnim meczu rajderem kolejki. Ostatnie okrążenie przed nami. Jeszcze tam Płuc musi uważać, bo Łoboda się zbliża. Ale chyba nic z tego. No i proszę. Włókniarz po 12 wyścigach wychodzi na prowadzenie. Foltyński 3. Jeżeli dojdzie, to przynajmniej będą to... Będzie to po walce na pierwszym łuku. Taśma za chwilę pójdzie w górę. Dobry start. O, wydawało się, że Maćka Kebaba próbuje przecież taka jeszcze. I piękny atak na Zawolika. No i na razie na 3 do 3. Jadą Żurawcy. Kebab atakuje DP. I spróbuję teraz wcisnąć się przy krajuszniku, czy da radę? Nie, Depa jednak się broni, ale pięknie jedzie Maciek Kebab, to proszę, ten niczego nieświadomy rezerwowy jedzie na razie dobrze w tym wyścigu. Daleko już z tyłu jest Kamil Zawolik, ale dwóch też trzyma pewny remis. Depa jedzie blisko krajusznika, no jeżeli on jest z przodu, to teraz ma komfortową sytuację, ale nie poddała się na pewno para Częstochowska, ani Kebab, ani Fabregas. Jeszcze spróbuję tutaj swoich sił w kasku niebieskim.
dorwać depę, ale nie będzie to proste zadanie. Ostatnie okrążenie. Depa, kebab drugi, trzeci jest, fabryka Sidelko, steruje cię za wolik. Dobrze pokonał teraz ten ukrył bardzo wąsko, ale chyba nie, że nie za wąsko pokonał macie kebab ten ukrył. Ostatni wiraż. Odsunął się lekko depa, ale nic się nie zmieni. Depa 3, Maciek Kebab 2, jeden punkt dla Fabregasa i daleko z tyłu zawolik. Mimo, że nie wszystkim wychodzi, to jadą zawody dobre. Taśma w górze, tymczasem dobrze Fortyński. Nie, jednak Łoboda, Fortyński jednak. Zakłada zawodnika z Opola, Łoboda, Ferbata z toru. Karol jest drugi, jeżeli Karol nie wyprzedzi Fortyńskiego, to Opole tego meczu nie wygra. No i tutaj na pewno będzie duża smutek w obozie opolskim. Karoń cały czas walczy z Fortyński. Blisko jest też Puc. Karoń dwoi się i trafi, żeby tutaj wykorzystać coś z tego wyścigu. Walczy z Fortyńskim. No ale rozpoczyna, no, ale już właśnie na tej walce się skupiamy, bo tak jak już sobie Szymon Puc pytanie, czy on kontynuuje, wyścig kontynuuje, ale my tu czasem skupiamy się na walce o trzy punkty. Tam blisko próbował Karoń wyprzedzić, ale pojechał za wąsko. Ostatnie okrążenie. Fortyński nie wciśnie. Nie dasz sobie wcisnąć tutaj Karonia przed siebie. No i to oznacza, że Włókniarz ma na pewno dwa punkty, bo za bonus i za remis. Trzy punkty od Fortyński, dwa dla Karonia, jeden punkt Puc. Panowie i panie, rozpoczynamy ostatni wyścig. Czy ekipa Kolejarza Opole powalczy o chociażby remis? Dobry start w Opole, ale został zakryty teraz Bartek Pastan. I już jest chyba wszystko. Wyjaśnię, ten Pastor wciska się i wyprzedza! Fabregasa nie, jednak nie dał rady. A to jeszcze Fabregas łapie ten strych, walczy z nim Bartek Pastan, a co się dzieje z przodu? Prowadzi Dawczyk przed Pucem. Na miejscu trzecim mamy Fabregasa. Z tyłu Pastan 3-3 i to jest remis na otakcie jest tak naprawdę, ale to było piękne show. Opole prowadziło całe spotkanie, żeby ostatecznie przegrać w tym meczu. No tego chyba sobie Marcel Karoń nie podaruje, jeszcze pod popełnienia Bartosz Pastan. A Pozdawczyka wciska się w kasku niebieskim, Szymon Puc, kolejny Pozdawczyka i to może się okazać, że Opolanin skończy bez trójki. Dzisiaj mamy same dwupunktowe zdobycze, ostatni łuk i Szymon Puc na pewno uradowany, wygrywa na zakończenie. Dla niego trzy punkty, dwa punkty dla Dawczyka. Fabregas jeden, Pozdan bez punktów, 48-42. Jesteśmy po mikzonie i po wywiadzie z Szymonem Pucem. Dobre spotkanie, bardzo wyrównane, 6 punktami ostatecznie wygrywa ekipa Lwów. A jak punktowali zawodnicy? Najpierw ekipa Monumentalu Kolejarz Opole. Marcel Karoń 9 plus 2 w 5 startach, Bartosz Pastan 4-0, nieudany występ niestety świeżaka z Opola. Szymon Łoboda 10 punktów w 6 startach, podobnie w 6 startach Oskar Dawczyk, ale on zdobył punktów 12, same dwójki i dwa bonusy, 8 plus 1. Marcel Depa też w 6 startach, Kamil Zawolik dokłada jedno oczko. Jeżeli chodzi o ekipę Częstochowy, Szymon Puc w 8 startach 13 punktów, Oskar Fortyński 23 punkty w 9 startach, rewelacyjny wynik zawodnika z Częstochowy. Michał Czubkowski był zastępowany, Jakub Solak dzisiaj no bez jakiegoś wielkiego szaleństwa, ale też można powiedzieć miał pecha, jeden punkt tylko. Pablo Fabregas 7 plus 2 punkty, więc solidny dorobek tego zawodnika. No i też dobrze się zaprezentował rezerwowy Maciej Kebab, 4 i 1 bonus w 3 startach.